Dzień dobry, wieczór Państwu. Sezon trzeci, czytam to, a w nim jak zwykle trzy książki. Powieść Wademekum i powieść. Kłaniam się, zapraszam, Robert Gosprzycki. Na pierwszy ogień idzie Wzburzenie Philipa Rotha. Książka podobna bardziej do kompleksu Portnoya niż do trylogii amerykańskiej, bowiem bohaterem nie jest Zuckerman, lecz Markus Messner, młody człowiek, który ucieka z domu i stara się znaleźć samego siebie. Stara się określić, stara się wyjść z cienia ojca. Ten trop zresztą jest bardzo znajomy i znany z kompleksu Portnoya. W tle lata 50. Ameryki, w tle segregacja religijna tak naprawdę, w tle wojna w Korei, która stanie się dla głównego bohatera rodzajem zagrożenia. Ten, kto kiedykolwiek był zagrożony przez wojskową komendę uzupełnień, zrozumie, na czym polega groza takiej sytuacji. I ta groza cały czas się, jakby, mieści w książce Rotha, natomiast nie o nią chodzi, lecz chodzi o to, że staramy się być sobą, a nie kimś, kto ma być odbiciem marzeń naszych rodziców. Ciekawa książka, może nie wywołująca, może nie wzburzenie, ale rodzaj lekkiej irytacji na to, że nie jest tak, jak jest i że nie zawsze nam się udaje to, co zaplanowaliśmy. Książka numer 2, Karl Ove Knausgård, Jesień, z ilustracjami Vanessy Baird. Nie wiem, skąd pochodzi pani Vanessa, w każdym razie obrazki są bardzo ładne i pasują do treści. A treść wcale nie jest wademekum, tylko jest rodzajem zapisu powieściowego, bo oczywiście jest to książka napisana dla córki, która ma się dopiero narodzić, więc pisarz stara się pokazać rozmaite części wszechświata, części świata i zachęcić tę córeczkę do tego, żeby sama badała ten świat. Natomiast jest to nie tyle wademekum, co po prostu część kosmosu Knausgårda, który stworzył w swoim sześcioksiągu Moja walka, i dla mnie jest to dalszy ciąg tego samego pisania. Ci, którzy są fanami pisarstwa norweskiego pisarza, zapewne zakupią tę książkę. Ci, którzy jeszcze nie czytali sześciotomowego dzieła, pewnie zajrzą, bo to jest znacznie mniejsze, znacznie lżej napisane, ale z podobnym stylem, czy w podobnym stylu bardzo dokładnego zapisu odzwierciedlenia świata. Ciekawa książka także dla tych, którzy chcieliby swoim nienarodzonym dzieciom jeszcze coś kiedyś wytłumaczyć, bo metoda twórcza bardzo inteligentna i bardzo płodna. Są pisarze, którzy potrafią grać na skrzypuleńkach swych jedynie dylu-dylu. Jedną melodyjkę, nudną, smętną i taką dosyć żałosnawą. Na pewno nie należy do nich Richard Flanagan, który w moich oczach po dwóch pierwszych książkach, które czytałem, czyli Ścieżkach Północy, a także Klaśnięciu jednej dłoni, już miał wysokie notowania. Natomiast zajrzenie do tej książki, czyli do Księgi Ryb Williama Gooda, było skokiem w coś niezwykłego. Po pierwsze, książka jest apokryfem, czyli jest wymyśloną książką w wymyślonej książce. I pierwsze skojarzenie oczywiście nasuwa się z rękopisem znalezionym w Saragosie i paroma innymi rzeczami. Ale znajomy klimat powieści awanturniczej, którą gdzieś tam się w młodości czytało, czy masy książek, które gdzieś tam się przebrnęło. Pewnie pamiętacie Państwo te książki, które miały na początku każdego rozdziału streszczenie rozdziału, zapowiedź tego, co się będzie działo. Tu jest tak samo, ponieważ książka Flanagana jest wymyśloną powieścią o takiej encyklopedii ryb, takim atlasie ryb, takim czymś, co jest opisem świata znowu, trochę jak u Knausgårda, tylko w innej wersji. Niezwykła rzecz tak naprawdę. Czyta się to na jednym oddechu, jakby człowiek wskoczył do krystalicznie czystej wody, nurkował w niej, znajdował skarby, a potem jednym skokiem wychłystywał się w górę, w powietrze i znowu nurkował. 500 stron czegoś, co jest naprawdę, tak napisano na okładce, że olśniewające. Ja tego słowa nie lubię, ale użyję go, bo to książka rzeczywiście olśniewająca, niezwykła i mocna, bo czyta się jak skok w taki dziecięcy świat zapatrzenia książkami. Naprawdę mniej chodzi o to, co się w tej książce pojawia, tylko bardziej o styl. I strasznie, strasznie zazdroszczę Maciejowi Świerkockiemu, że przetłumaczył tę książkę, że może widzieć, jak to brzmi w oryginale. Pierwszy odcinek Czytam to w serii trzeciej dobiegł był końca. W nim jak zwykle pojawiły się trzy książki. Wzburzenie Philipa Rotha, Jesień Karla Ove Knausgårda, a także Księga Ryb Williama Gooda, Richarda Flanagana. Bardzo, bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów Flanagana. Już jesienią, pod koniec października, na Festiwalu Konrada i Targach Książki Flanagan przybędzie do Polski, będzie można dostać podpis,
A jako dodatek pojawi się także Eleanor Caton, czyli również autorka z Antypodów, również autorka tłumaczona przez Macieja Świerkowskiego. Serdecznie zapraszam na te spotkania i serdecznie zapraszam do zetknięcia się z tymi książkami dziś omówionymi, a także ewentualnie skomentowania tam na dole pod tym obrazkiem, którym, żebym Państwa straszę, co myślicie na temat tych książek. Serdecznie dziękuję, kłaniam się, Robert Kasprzycki. Księga Ryb, Williama Gooda. Jeszcze raz, dobrze, tutaj coś pani weszła i tak drzwi zamknęła, małpa figlarz, nóżno dzieła.